Telefon. To nieodłączny element mojego życia. Dzisiaj to właściwie narzędzie mojej pracy. To nie tylko sposób komunikacji z ludźmi, to również miejsce, w którym odbieram maile, odpisuję, pracuję. Nie tylko prowadzę media społecznościowe, chociaż również aktywnie spędzam tam czas na Instagramie, YouTubie, Facebooku, ale również jest to trochę mój pamiętnik, bo w nim znajdują się zdjęcia, przemyślenia, notatki, a również kalkulator, który pozwala mi szybko policzyć to, co chciałbym zrealizować. Telefon jest mi potrzebny codziennie i łapię się na tym, że spędzam na nim zdecydowanie za dużo czasu, na przykład przeglądając social media czasami bezmyślnie, więc myślę, że spokojnie mogłabym wytrzymać bez telefonu długo, jednak bardzo jest mi potrzebny do kontaktu z moimi bliskimi i zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym tego kontaktu nie miała, to bym mogła bardzo szybko zacząć panikować, a jeżeli chodzi o social media, to spokojnie mogłabym się od tego odciąć na długo. Telefon służy mi do pracy, do robienia zdjęć i do kontaktu z moimi najbliższymi osobami, ale też z obserwatorami. Telefonu potrzebuję przede wszystkim do kontaktu z moimi widzami i do prowadzenia kanału, do śledzenia maili, do takich, myślę, normalnych rzeczy codziennego zapotrzebowania. Telefonu potrzebuję do tego, aby tak naprawdę istnieć. Jest dla mnie wszystkim. To znaczy, nagrywam Instastory, nagrywam filmy, robię zdjęcia. Jest moją mapą, kalendarzem, skrzynką mailową. Bez niego dzisiaj sobie życia zupełnie nie wyobrażam. W tych czasach telefon jest potrzebny do tego, żeby i odpisać na maile, i stworzyć plik w Wordzie, i zrobić chociażby, zdjęcia. Żeby tutaj dojechać. Bez nawigacji nie dałabym rady. No tak naprawdę, no sociale, maile, telefony, SMS-y, wszystko jest teraz w telefonie. No kiedyś było tak, że ten komputer był potrzebny, żeby stworzyć jakieś inne pliki, ale tak naprawdę my jesteśmy w stanie zrobić sesję zdjęciową, która fajnie teraz wyjdzie na fajnie telefon. Telefonu, moi drodzy, potrzebuję do życia i to jest straszne. Mam teraz aplikację sobie zainstalowałam, żeby mi mierzyła, ile siedzę w tym telefonie i jak ja widzę, ile siedzę. Oczywiście od razu tutaj muszę też wytłumaczyć, bo jednak telefon dla mnie jest też narzędziem pracy. Nie, jakby dla każdego jest narzędziem pracy bardziej lub mniej, bo chociażby, nie wiem, telefony biznesowe, ale u mnie też to jest kwestia social mediów właśnie, Instagrama i to jest zgubne. Niestety jakby chciałbym, żeby... To zabrzmi źle, ponieważ jakby telefon de facto jest moim głównym źródłem utrzymania. W sensie, gdyby nie było czegoś takiego jak telefon w życiu, to mojej pracy też mogłoby nie być. Ale czasami się zastanawiam, co by było, jak by było fajnie, gdyby tego telefonu nie było. Więc... A z drugiej strony wszystko jest dla ludzi, więc po prostu musimy gdzieś tam wybalansować i być rozważni. Ja w tej chwili wiem, że telefon jest dla mnie niestety jedną z takich najgorszych używek i muszę z nią powalczyć. Telefonu to potrzebuję naprawdę do wszystkiego, do pracowania, no, do komunikowania, do robienia Instastory, zdjęcia, filmy, po prostu do montowania, do obrobienia zdjęcia. To jest to, co kiedyś było komputerem, no to teraz się staje telefonem, czyli to, co kiedyś musiało być na biurku, to teraz jest w naszych kieszeniach. Telefon dla nas jest przede wszystkim narzędziem, które wykorzystujemy do pracy w social mediach, czyli Instagram, YouTube, Facebook. W ten sposób łapiemy szybki kontakt z naszymi widzami. Ja mam jeszcze tu i z otwieraczem do browara. Ale generalnie też do obsługi wszystkich aplikacji, umówmy się, GPS, Booking, żeby kupić bilety lotnicze, płatności. Wszelkie płatności, kalendarz, budzik. No, budzik średnio.